Zwycięstwo w ważnym meczu, w ważnym momencie, po trochę pechowej przegranej w Wałbrzychu. Kilka słów o tym meczu. Powiem tak, że chłopakom powiedziałem w szatni, że chylę przed nimi głowę, bo zostawili dużo zdrowia i to w Wałbrzychu i teraz. Mamy po prostu szpital w zespole. Bracia rzeszowscy, obydwaj są poskręcani, stawy skokowe skręcone. Wojtek doszedł do siebie przez 2 tygodnie, co jest też cudem i gra właściwie na jednej nodze. Marcin dzisiaj, jak widać, skręcił i najprawdopodobniej już w tym sezonie nam nie pomoże, a jest to nasz najwyższy i najsilniejszy podkoszowy zawodnik. Przemek gra z wybitym barkiem, Kamil ma stuczone kolano, naprawdę jest mały szpital. I tym bardziej chłopacy podnoszą rękawice i walczą z zespołami bardzo silnymi. W Wałbrzychu przegraliśmy faktycznie dość nieszczęśliwie, a dzisiaj bałem się o te morale w zespole, ale unieśli ten ciężar. Fajnie zagrali, zwłaszcza w obronie. Udało się wyminować ich najlepszego snajpera Kaczmarka. Tam bardzo dobrze cały zespół zagrał z taką obronę kombinacyjną, że stosowaliśmy strefę 4-krzyłą strefą, jeden swego, Przemek Matuszewski, i to się sprawdziło. Zespół z Kątów to jest naprawdę porządna ekipa, gdzie 3 zawodników jeszcze w zeszłym roku w drugiej lidze grało i doświadczona, silna fizycznie, co było widać zresztą, więc naprawdę chwała zespołowi za zwycięstwo. No właśnie, ta rozmowa w szatni chyba też była dość ważna, bo właśnie tuż po przerwie nastąpił ten decydujący moment, kiedy drużyna odskoczyła. Zgadza się, chociaż chłopakom powiedziałem przede wszystkim, żeby nie tracili koncentracji, bo dużo łatwych punktów nie zdobyliśmy, które powinniśmy zdobyć. Chodzi mi przede wszystkim o rzuty osobiste. Do przerwy nie trafiliśmy bodajże 8, po przerwie się to trochę poprawiło i to było kluczem do zwycięstwa. Takie rzuty osobiste bardzo bolą. W Wałbrzychu nie trafiliśmy 11, a mecz przegraliśmy 4 punktami. I nad tym elementem musimy również pracować. No ale ciężko jest tutaj wszystko trenować, skoro trenujemy 2 razy w tygodniu, prawda? Jesteśmy amatorskim zespołem, można powiedzieć. Ale ile możemy, tyle siebie dajemy. I na pewno będziemy walczyć o te baraże, które ciągle są w naszym zasięgu. Właśnie teraz bardzo ważny, właściwie kluczowy wyjazd do Siechnic. No wiadomo, że nie będzie mógł już Marcin Rzeszowski zagrać. A jak się będzie przygotować do tego meczu i jak łatać tą dziurę? No mamy innych zawodników podkoszowych. Czy Tośka, czy długiego Marcina, czy juniora naszego Nowaka. I ci chłopacy będą musieli udźwignąć ten ciężar grania pod koszem. Będziemy więcej musieli rotować na tych pozycjach składem, stosować jakąś obronę strefową i swego. No, będziemy kombinować w trakcie zawodów, również będziemy to zmieniać. A przygotować się będziemy na tyle, na ile możemy. We wtorek trening, no ten szpital trochę nam to uniemożliwia. Niektórzy zawodnicy trenują z boku, ponieważ po prostu nie nadają się we wtorek do treningu. Są tak wyeksploatowani w tej chwili. No, te mikrourazy się nałożyły. No ale zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać.